Cześć, siemanko, Eloszka, Kokoszka! Dzisiaj będziemy oglądali najlepsze TikToki ze świnkami! Ale nie będą to żywe świnie, tylko... Świnia Pepa! Czy wy w ogóle kiedykolwiek oglądaliście świnkę Pepę? Czy ją lubicie? Bo ja się przyznaję bez bicia, że no świnki Pepy za bardzo nie oglądałam, bo jak ona wyszła, to ja już byłam no troszeczkę za duża. Oczywiście oglądałam jakieś filmiki na YouTubie, ale nigdy, wiecie, nie obejrzałam tak na przykład wszystkich odcinków świnki Pepy. Oh my god, robale i świnia Pepa? Aha, bo to jest świnia Pepa z Żelki. I to są w ogóle, słuchajcie, chyba robaczki, które się nazywają mączniki albo mączniaki, coś takiego. Ja pamiętam, jak miałam gekony, to właśnie bardzo podobnymi karmiłam. No i to prawda, co im się wrzuciło, to one wszystko po prostu pożerały, nie? One się nie zastanawiały, czy to żelka, czy to mięso, czy to, no dobra, plastiku może nie zjadały. Ale no biedna świnia Pepa, no została zżarta przez robale. Monkey does. Ej, ale słyszycie to plaskanie? Ja mam ochotę coś plasnąć w tym momencie. Co bym mogła plasnąć? Mydło Luxia, ale dostaniesz ode mnie plaskacza. Patrzcie to. Ej, myślałam, że bardziej będzie. O! Ej, dobra, nie wiem, co ja robię na tym filmie. Czemu ja biję mydło w płynie? Pamiętajcie, że jeżeli podobają wam się takie filmiki, jak oglądanie TikTongów, to pamiętajcie, zostawcie tutaj dużo łapek w górę. No i nie zapomnijcie też subskrybować tego kanału. To będzie ich więcej. Dalej, co my mamy tutaj dalej? O, Marivo! Ja bym ze świnka Pepa. Biorę telefon. A tam świnka Pepa. O nie. Aha, że w jej życiu... A tam świnka Pepa. W jej życiu wszędzie świnka Pepa. Nie! A tam świnka Pepa. W kiblu nawet świnka Pepa, to już jest bardzo podejrzane, nie? Też jest, słuchajcie, coś nie tak. To wiecie, co u mnie jest wszędzie? Nie żadna, wiecie, świnka Pepa, czy jakieś pokemony, czy zabawki, czy maskotki. Włosy psów! Białe włosy psów. To mam je dosłownie wszędzie. Nawet czasami w zupie. O, o jedzeniu mowa właśnie. Czy ktoś serio robi przepis z jakby świnki Pepy? I to po kolei w ogóle robi idealnie. W ogóle coś wyjdzie z tego? Wszystkiego najlepszego, tatusiu. Tak wyglądało trochę to ciasto. Pewnie smaczne, ale wyglądało trochę jak kupa, no. Nieważne, nieważne. Nie, nie gadajcie. Mufina, czy ty znajdziesz w lodówce świnię Pepę? Kurczaczki robi Pepa. Naprawdę? Czemu? Why? Biedna świnia Pepa zamarzła tam. A, to nawet nie świnia Pepa, tylko George. No chyba, że Kitek chciał z niego, z George'ika zrobić schab ze śliwką. Taka opcja też może być. Dlatego jest w lodówce. Przeróbka świnki Pepy. Okej, bekamy, super. To jest bagnisko. Jest w ogóle bardzo dużo takich przeróbek, nie? Odcinków świnki Pepy. Jezus, co się tam dzieje? To nie jest, wiecie, dla młodych odbiorców, nie. Dobra, lecimy dalej. Znowu Mufina? I próbują zdobyć taką świnię Pepę, a ja w ogóle taką mam. Tylko w czerwonym kubraczku. Chyba mi brat ją kiedyś kupił, nie wiem za co. W sensie wydębiłam od niego, żeby mi ją kupił, nie? Ale w ogóle kolejna sprawa, że im się udało cokolwiek wyciągnąć z tej maszyny. Mi się nigdy nie udało. Nie żebym jakoś próbowała nie wiadomo ile razy, ale no nie udało mi się nigdy. Uważam to za niezły skam. Polskie ceny. Cebulę. 160. Arbuz. 395 za arbuza. No! Polskie ceny teraz takie są. Dokładnie tak, nie? Idziemy do sklepu, kupujemy 8 produktów, a tam 400 ziko na paragonie, nie? Nie wiadomo skąd i co się kupiło. Jestem świnka Pepa. To mój mały brat George. Boże, ktoś to narysował. George, gdzie jesteś? George! George spóźniony. George! O Jezu, jaki wściekły wieprz! Okay. Mamo, tato, gdzie jest George? Chyba w pokoju na górze. Gdzie jest George? Też bym chciała wiedzieć, gdzie jest George? Zniszczyłeś mi czołówkę. Gdzie byłeś?
dinozaur. Hello, I'm Peppa Pig. To jest głos oryginalny świnki Pepy. Czy w ogóle nie uważacie, że ta dziewczynka wygląda trochę jak świnka Pepa? W sensie jest ładniejsza od niej. O, bo ta już na przykład w ogóle nie wygląda jak świnka Pepa. Ale I'm Peppa Pig. Niesamowite, nie? Mieć głos świnki Pepy. Odcinek z mycia samochodu. Okej. Okay. Bardzo długi ten wąż. Bardzo długi. Okej. Okay. Tata świnki Pepy odkręcił wodę. O, woda nie leci. Wiecie, że jakieś zrobiłam tak samo? Dosłownie zrobiłam tak samo. I to wcale nie, że byłam dzieckiem, byłam dorosła. Tylko u mnie to lepiej wyglądało. Ja po prostu sobie stopą stanęłam na wężu i zatykałam go jakby i po prostu no... spojrzałam, odetkałam, poleciała woda, dziękuję, do widzenia. Czy to jest domek świni Pepy? Nie wiem tylko, czemu ta dziewczynka tak bardzo lubi chować się do kosza na śmieci, czy to coś oznacza? Nie wiem, dziwne. Mentosy, cola. A tak, bo jak się mentosy i kole zje, to wtedy wybuchasz, nie? Ale w ogóle co to jest za dziwne? To jest jakaś taka gra, czy o co chodzi, że oni coś takiego robią? To jest jakieś bardzo dziwne. Czemu to ma ponad 100 tysięcy serduszek? O co tu chodzi? Nie wiem, to było bardzo dziwne. Okej. Cała rodzina... Co? Wypluli traktory? I jakieś koparki? Nie mam pytań co do tamtego. O nie! Świnia, wpadł ci telefon do kibla! O nie! I obudził wściekłego klauna w kanalizie! Nie, nie mówcie, że się spuściła. Nie, w ogóle to jest chyba Georgik, tak mi się wydaje, nie? Tak bardziej pasuje niż na świnkę Pepe. Oh my god, ile zgubionych telefonów! Dobra, napiszcie, czy wam kiedyś wpadł do toalety telefon. Mi nie, mi nigdy nie wpadł, jedynie co mi wpadły to spinki do włosów i je później wyciągałam ręką. A najgorsze jest to, że wcześniej się tam wysikałam, ale to były nowe spinki. I tylko raz je miałam ubrane, więc je bardzo chciałam z powrotem. To jest tata świnki Pepy, on ustawia te budziki, ja też tak ustawiam, dokładnie. Okej, wyłączył jeden, wyłączył drugi. Matka już się budzi, już się wkurza. Wypaliła telefon. Ojciec poleciał razem z telefonem. Jakie to jest głupie, Jezus Maria, niewiarygodne. Dobra, te animacje to muszą być chyba z jakiejś gry czy coś takiego. Że wiecie, jakiś jest program do robienia tych animacji, bo bardzo dużo tego jest i w ogóle o co tu chodzi? Czemu wielka świnia rozwala mniejsze świnki? A tu domek na świnie spadł. O co tu chodzi w ogóle i czemu to ma tyle serduszek? Że to jest bez sensu w ogóle, nie? Przysięgam. O nie, znowu ten z jedzeniem. Co teraz wyskoczy niby? Co teraz wyskoczy? Najpierw im obcięli głowy, a później wsadzili je z powrotem? Nie! To jest straszne! To jest świnia Pepa na Halloween, przysięgam! Ale w ogóle jak to ściąganie makijażu wygląda strasznie, nie? Jakby ktoś serio zrywał komuś skórę z twarzy. O, wow! Szczerze? Też bym chciała, żeby na moich urodzinach była świnia Pepa taka duża. Też bym chciała, nawet teraz w tym wieku, nie mówię, że jak jestem mała. I by mi chodziła i robiła... Cały czas tak by mi właśnie robiła. Fajnie by było, no nie? Okej, okay, kolejna bajka. O, zrobiłam to, brawo! Now it is George's turn. Nie, nie mówcie, że tego będzie tak podnosił cały czas, bo Georgik nie umie skakać. O nie, Georgik ma za krótkie nóżki. I tata udaje, że skacze jego syn. Wow, hip hip, hurray! Talking to a moon. I sit by myself, talking.
Co ja zobaczyłam? Ja nie wiem, czy ja chciałam to widzieć, moi drodzy, chyba nie. Ogólnie filmików ze świnką Pepą na TikToku jest bardzo dużo, ale większość niestety nie nadaje się, żeby pokazać je tutaj na filmie na YouTubie, bo są takie, no, niefajne, że tak powiem, niegrzeczne bardzo, więc nie będę tego pokazywać. Niektóre są totalnie głupie, więc to tylko tyle znalazłam z takich ciekawszych, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. No i koniecznie napiszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na kolejnym filmie, może właśnie jakąś inną bajkę, TikToki z innej bajki mam poszukać, więc wtedy koniecznie piszcie komentarze, łapkujcie ten film i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa! Nie mogę tego robić, bo się uduszę kiedyś, no przysięgam.